Halo widzowie! Kolejny raz już dzisiaj rozpoczynam odcinek od halo widzowie, ale... Halo widzowie! Jak tam? Czujecie już klimat świąteczny? Kto tak, to niech koniecznie napisze w komentarzu. Lecimy z odcinkiem z Palionowa. Siemano ja wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jesteśmy oczywiście i tradycyjnie jak co wieczór na Palionowie. Jak widzicie tutaj, prawda, przed moim domkiem w Palionowie rozpoczynamy. Słuchajcie, muszę wam coś pokazać, bo ja nie wierzyłem w to, jak to zobaczyłem. To jest coś nienormalnego, ale zanim to wam pokażę, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, ponieważ łapka w górę to jest mega ważna sprawa. Rano wrzuciłem Fortnite'a, no nie spodobał wam się za bardzo, ale zobaczymy, no może to taki pierwszy odcinek za bardzo może nie siadł, ale jeżeli chcecie więcej takich odcinków właśnie z Fortnite'a, czy Palionowo, no to łapka w górę jest, prawda, czymś, co no jest po prostu ważna, najważniejsza na świecie, konieczna, że tak powiem. No i subskrypcja oczywiście też, możecie zostawić subskrypcję tam na dole, ponieważ odcinki są teraz przez cały grudzień dwa razy dziennie, więc warto zostawiać powiadomienia, a dodatkowo na moim kanale Szczypson Plus codziennie o godzinie 14 wlatuje Among Us, czyli trzy filmy dziennie wrzucam od, którego dzisiaj jest, dzisiaj już jest... A, powiem wam, że 5 grudnia, czyli dzisiaj minie równe 15 filmów od początku grudnia, ile już rzuciłem. To jest coś niesamowitego. Dobra, no 15 filmów to jest mega, mega dużo. Ale się nie zatrzymujemy oczywiście. Musi być 93 filmy w tym miesiącu, więc damy radę. To jest dopiero tak naprawdę początek. Dobra, wracając do tego, co się dzieje na Palionowie i co chciałem wam koniecznie pokazać, to, że chyba... okazało się, że stary ja z przyszłości w sumie, który zostałem tu ściągnięty przez Milki, jestem faktycznie tutaj i się gdzieś szwendam. Nie wiem za bardzo, nie wiem czy mogę nawiązać w ogóle jakikolwiek kontakt z samym sobą. To by było trochę dziwne, ale na pewno gdzieś tutaj jestem, dlatego że pojawiły się u mnie w domu tabliczki. I to są te dwie tabliczki, patrzcie to. Jest tu pięknie, już zapomniałem jak to kiedyś wyglądało. Mój bunkier wygląda prawie identycznie, ale przysypany jest. I podejrzewam, że gdzieś tutaj w okolicy może być bunkier mój z przyszłości, ponieważ podejrzewam, że to napisał ten ktoś z mojej przyszłości, który zbudował jakiś bunkier. Ja aktualnie nie mam żadnego swojego bunkru, więc nie wiem, gdzie on by był, ale skoro jest jakiś bunkier, w którym ja z przyszłości się chowałem, to Milki powinna wiedzieć, więc pójdziemy dzisiaj do niej się jej spytać, pokażemy też jej te tabliczki i może ona akurat będzie wiedziała, gdzie to jest, gdzie mamy szukać i tak dalej, bo może tam będzie kolejna rzecz, którą będziemy musieli sprawdzić, może kolejna rzecz, która nas doprowadzi coraz bliżej do tego, żeby spotkać siebie samego. To w ogóle nie wiem, czy w ogóle to jest możliwe, żebym sam siebie spotkał, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie lecę teraz do Milki, tutaj, prawda, patrzcie, tu nawet tak szybko dotrzemy do niej na Chawirę, tutaj, prawda, ja muszę zobaczyć, czy aby na pewno tabliczka jest taka, jaka powinna być przed domkiem Emilii. Oczywiście, że dalej została z poprzedniego odcinka, domek, flaka, makap, pak. Jak stoi przy drzwiach i jej łeb wystaje. Halo, co halo? Czekaj, halo. O, oddaj mi kamień. Czekaj, nie mogę otworzyć drzwi. Ha. Co to ma być za zamknięcie drzwi? O, dobra, otworzyłem. Au. Siema, słuchaj, siema. Problem jest. Problem jest? Problem jest, nie tyle problem, co nawet nowa możliwość bym to nazwał. Z tego powodu, że chyba znalazłem pierwsze ślady mnie z przyszłości. Chodź do mnie do domku, bo to tam jest wszystko. O kurczę, się wystrzeliłem. Umiesz też tak? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że... Ale... O, jest. Dobra, chodź tu. Patrz, czy to ci coś mówi, te dwie tabliczki? Jest tu pięknie, że powiem, jak to kiedyś wyglądało. Mój bunkier wygląda prawie identycznie, ale sypany trochę jest. Wiesz coś o jakimś bunkrze? No, ogólnie to ten stary ty mieszkałeś w bunkrze. No to, a wiesz gdzie on był? No wiem. No to dawaj, pokaż mi go, bo skoro on mówi, że ten bunkier jest... No. Ale czekaj, bo ten bunkier jest w przyszłości, jak on jest w Palionowie? No nie wiem, ale skoro mówi, że jest, to znaczy, że on go zbudował. W sensie, że, no nie wiem w sumie za bardzo. Może to jest to, że nie wiem, że jakoś się światy zaczęły krzyżować, odkąd ty go tu sprowadziłaś. I może teraz się pojawiają tutaj rzeczy, które normalnie nie powinno ich tutaj być. Dobra, gdzie daleko jest ten bunkier? Nie, to było gdzieś tutaj na wybrzeżu, ale nie wiem do końca gdzie, ale gdzieś to było gdzieś, no to było wybrzeże czyli, po prostu. Czyli trzeba kopać. Gdzieś tu? O, gdzieś mniej więcej tutaj, no, tak. Dobra, chyba dobra, tak, dobra, czekaj. Chyba tak. Czekaj. Jest przysypany. Trzeba to przekopać tu wszystko, bo to gdzieś, ale to głęboko było pod ziemią? Nie. Czyli powinniśmy to widzieć szybko. Głęboko. I z obsydianu to było? Tak, z obsydianu, no. Dobra. Dokładnie. No nie, tu nic nie widzę. Na pewno ja tu? Też. Nie mam pojęcia, nie pamiętam, to było, kurde, no, ja tam byłam na chwilę, tu. Może tutaj gdzieś. O! Dobra. Co? Jest? Mam, jest! Mam. O kurde, dobra. Ej, jasny gwint, bunker z przyszłości. Czekaj, boję się trochę. I że ja w tym czymś mieszkam w przyszłości? To wygląda tak samo jak... Tak. Co, identycznie wygląda? Tak samo, identycznie.
Co ty gadasz? Naprawdę. Ja pierdziele. Dobra, czyli mamy ten sam bunkier tutaj. Ja pierdziele, co jest grane? Co jest grane? Dobra, ale... Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć teraz. Ja w takim czymś mieszkam? Ja co, takie ambicje mam małe, że ja w takim syfie mieszkam? No, ja się pytałem, kurde, ciebie w przyszłości, czemu nie, gdzieś, nie wiem, nie poszedłeś, czy coś takiego, a tu mówisz, że no, nie ma. Ale czekaj, bo nie sprawdziłem nic, czy tutaj jest coś ukrytego. W piecykach coś? Nic? W skrzynkach nic? Za obrazem? Za obrazem nic. Sprawa, że no, za obrazem to by mogło być, nie wiem, pod łóżkiem. Wszystko jest z obsydianu, to raczej ciężko by było, żeby tu coś było tak ukryte. No. Ale dobra, pierwszy ślad mamy znaleziony. Ej, dobra, jest, było coś jeszcze na tamtym świecie, co by mogło być tutaj? Niech pomyślę, no było wszystko rozwalone. Co ty tam widziałaś w ogóle? A, jest jedna rzecz taka, która jest trochę straszna, w sensie jakby... No to dawaj, daleko to? Co? Nie, no. Dobra, to czekaj, jak gdzie one są? Chodź. No tutaj blisko też gdzieś, czekaj, dobra. To było... Czekaj, zamuruję to tutaj lekko. Mhm. Się tak, a wiesz, to całe zamuruje, no ja będę pamiętał, gdzie lepiej, to jest. Okay. Dobra, gdzie? One tutaj są. Co, jak to się stało? Ja nie mogę, to jest straszne. Ej, nam się chyba światy zakrzyżowały. Jeżeli to wszystko się pojawia, co tam jeszcze było? Czego możemy się spodziewać następnego? Nie wiem, kurde. Czekaj. Ale czekaj, bo... D, M, K. Nie pasuje mi tutaj coś, bo jakby... Ej, jeden jest otwarty w ogóle. Słuchaj, bo to było tak, że... Tutaj leżał Palion, tutaj leżał Dave, tutaj leżałam ja, tutaj leżał Klot i nie było tego grobu, jakby. Co? Tutaj były cztery groby, no. Czekaj, ale to wychodzi na to, że ten był mój. No nie gadaj nawet. No bo jako jedyny... Czekaj, no patrz, no jest podpisane. P jak Paweł, D jak Dave, M jak Milki, K jak Klot. Tu jest niepodpisany i otwarty. Czekaj, tu są groby też? Są, ale zamknięty. Zamknięty ten jest. Fajnie, że chodzisz po Klocu. Czekaj, no niechcący. No bo kurczę, spadają mi te bloki tam. Czekaj, sprawdzamy wszystkie, czy wszystkie są otwarte. Wszystkie, no znaczy zamknięte są wszystkie, czekaj, bo ja teraz na... Czy wszystkie są otwarte, jolo. Wszystkie są zamknięte, no. Ale... Kurde, no i co teraz? Co to może oznaczać? Skąd mam wiedzieć? Ja nie wiem, o co chodzi w ogóle, czemu to jest otwarte. Skoro tam nie było grobu, a tutaj jest, to może tym razem ja też ginę. No nie. Jak kurde, czemu przez podróże w czasie są takie trudne? Kurde, czy mogę jeszcze raz cofnąć jakoś się? A jak ty to zrobiłaś, że ty tam się w ogóle dostałaś? To jest ciekawa historia, bo to było tak, że kiedyś dostałam groźbę, nad domkiem umrzesz i w ogóle, no i podeszłam sobie pod to i patrzę, jakaś tajna receptura. Ja ogólnie to znałam na samym początku, a potem jakby wykorzystałam to, musiałam do lawy wrzucić diament, 3 szmaragdy i coś tam jeszcze, no i wrzuciłam tam kamień mądrości, wzięło mnie tam, przeteleportowało, byłam... przyszłości, no i wróciłam tutaj. Mhm. Ta historia. Kurde, ja nie wiem, co ja mam myśleć o tym, boję się teraz, bo byłem spokojny, bo jak mi powiedziałeś, że ja przeżyłem, to mówię, dobra, chociaż tyle. ale teraz to już nie wiem, co mam myśleć, pojawił się piąty grób, co? Co to jest, kurde, z jakiegoś innego świata? Co jak na przykład, tak naprawdę to nie jest tak, że to jest czasoprzestrzeń, to nie? Tylko no. Jakby są jakieś światy i te światy są jakby, wiesz, taka alternatywna rzeczywistość, czaisz? No, że... Na przykład... Nie wiem, my sobie tutaj teraz stoimy i ty masz czerwony sweterek. I wyobraź sobie, że jest świat, gdzie tak samo stoimy, ale ty masz niebieski sweterek. Co? Ale ty mi ryjesz banie teraz. Sweterek. Co? Ale, a jaki kolor sweterka miał ten stary ja? Czerwony. No to jest jeden świat. Ale no. Nie wiem, nie wiem, o co chodzi z tą trumną. Ja nie mogę, to jest straszne. Dobra, czekaj, murujmy te groby. Ja nie, zabunkrować to trzeba. Masz dwa, dobra. Tylko ten był otwarty jako jedyny. Ciekawe czyli, czyli tak jakby te tematy były zamknięte, a ten był jeszcze otwarty. Ja pierdzielę. A tak, ty sobie sam wykopałeś grób na przykład. Co sam, że sam... No bo ty te, ogółem te groby ty zrobiłeś, no nie? Nam wykopałeś, no i co jak, to sobie dla siebie zrobiłeś, ale wiesz. No ale był tam wtedy, co... No nie, no wtedy nie było. No właśnie. No i nie miałby nawet kto tam teraz tego zrobić, no bo jakby stary Szczypson jest tutaj, tak? Więc... Nie wiem, boję się, co to oznacza, jest to straszne. Było coś jeszcze takiego charakterystycznego gdzieś tutaj? Nie wiem, nie pamiętam, kurde. A w którym miejscu był ten portal, w którym ty żeś się przeniosła? Chodź, mogę cię tam zaprowadzić. Ogólnie to tam, w tamtym miejscu jeszcze, jakby ja tam, w tym miejscu w samym, w którym się przeleportowałam, to wiesz, i w Starym Palionowie, znaczy i w Starym, i w 2007 i w 2020 roku, to w tym samym miejscu jakby to było. Mhm. Więc no. To może tam jest dalej ten portal.
No nie wiem, to jest ogółem dziwna sprawa. Bardzo. Ja to musimy chyba iść w lewo. Kurde, no, tylko że ten nader się pod, z czasem nie podkop pod siebie, wiesz? No, a właśnie, bo... A czy, co? No bo stary Szczypson podkopał no. sobie klocka i spadł tam. To tam jest jakaś przepaść? Ta. Znaczy była, nie wiem, czy dalej jest tam. Chodź, gdzie ty jesteś? Idziesz? Tak, idę. Chyba się zgubiłem. Do mojego domku jakby, idź za mój domek. A dobra, tak. Widzę, gdzie lecisz. No. Dobra, już jestem blisko, come dobra, on, no. I to było gdzieś... O, tutaj właśnie. Dobra, ale czekaj, czyli... A, i to był ten portal? No, ja tutaj w tym miejscu jakby była lawa. No. No i chyba jakby ta lawa, i wiesz, tak by to wszystko spowodowało wybuch. No i, no nie wiem, no możemy sprawdzić, czy tam coś jest, ale nie wydaje mi się, że tam tutaj by coś było, patrz. No nie no, tym razem nic nie ma. A ostatnio było i właśnie tak się, wiesz, jakby wkopałeś tam, co nie, i spadłeś. A teraz nie ma tutaj żadnej dziury, więc... Czyli chyba działa, możemy tylko... wrócić. No nie, chyba że znowu zrobię tą recepturę, ale nie wiem, czy to będzie działało drugi raz. Kurde, nie wiem, dobra. Dobra, nie wiem, to jest strasznie powalona akcja, już nie chcę o tym za bardzo myśleć. Będę o tym myślał kiedy indziej, więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19.19, rano o godzinie 10 i po południu o 14 na plusie. Wbijcie też do Milki, zobaczcie, nie wiem, będziemy to rozkminiać dalej, bo to co się tu dzieje, przerasta moje w ogóle rozumowanie na ten temat.